Pytanie, a co jeśli, jest kluczowe w budowaniu światów i postaci. Mówiąc świat, tak naprawdę opisujemy środowisko czy zbiór zasad, które towarzyszą naszej historii. Zarówno dosłownie, jak rafa koralowa, albo w przenośni, jak umysł małej dziewczynki. Postać natomiast to grupa albo jednostka, której losy śledzimy w trakcie opowiadanej historii. A co jeśli na Ziemi zostałby tylko jeden robot? Co na temat tworzenia światów i postaci oraz inspiracji mówią twórcy Pixar? Który świat czy postać pokochałeś? W Gwiezdnych Wojnach mamy wspaniałe, a co jeśli znajdzie się banda rebeliantów, którzy będą chcieli chronić ludzkie dusze? I powiedzmy, będzie trwać wielka wojna między tworami bezdusznej technologii, próbującymi wyrugować jakiekolwiek subtelne ludzkie uczucia. I to jest właśnie takie mocne, a co jeśli, które mnie zainspirowało w tym świecie. Dla mnie bardzo ważna w kreowaniu Toy Story była ta piękna metafora dorastania. I to jest genialne, bo tak jest, choć z pozoru wygląda banalnie. Drugie dno jest bardzo skomplikowane i bardzo piękne. Moim zdaniem to świetny przykład, gdzie zbudowany świat prowadzi opowieść i jeszcze zawiera metaforę, którą w pewnym sensie wszyscy umiemy wychwycić. Jednym z moich ulubionych filmów jest Arizona Junior, braci Coen. I tam otoczenie jest mniej ważne, bo na czoło wysuwa się charakter postaci, która chce porwać dziecko, aby mieli z żoną własną rodzinę. Ta postać jest tak niezwykle prawdziwa, że nawet stojąc w kadrze bez ruchu, ten bohater byłby dla mnie wiarygodny. Co jest pierwsze, postać czy miejsce akcji? Uważam, że warto zawsze zaczynać od postaci i dopiero później budować jej świat. Na przykład osoba niewidoma, która zapomniała spodni, idąc do pracy, doświadczy czego innego niż ktoś w pełni sprawny, kto zapomniał spodni, idąc do pracy. Dwóch bohaterów, dwie różne historie, ale wszystkie rekwizyty i otoczenie takie same. Dla mnie postać jest kluczowa. Każdy z nas pracuje trochę inaczej i u mnie świat i miejsce akcji rządzą. Dopiero potem szukam postaci, którą tam umieszczę i zastanawiam się, kim powinna być. Najpierw buduję sobie miejsce akcji i testuję różne opcje i różne postacie i dopiero wówczas mogę opowiadać historię. Początki są różne, czasem miejsce, a czasem postać powstaje pierwsza. Ale z doświadczenia wiemy, że historia rodzi się tam, gdzie spotkają się świat i postać. Przed kolejnym ćwiczeniem spróbuj przypomnieć sobie postacie i ich światy w historiach, które kochasz.